Na stadionie Unii Racibusz robi się zielono, a wszystko to za sprawą generalnej przebudowy obiektu. Zapraszam na relację, w której okiem drona pokażemy efekty prowadzonych prac. Budowa Stadionu Unii przy ulicy Srebrnej w Raciborzu rozpoczęła się w 1946 roku. Przez ten czas dokonano kilku przebudów, ale dopiero teraz obiekt doczekał się prawdziwego remontu. Część pracy już została wykonana, mianowicie mamy już oświetlenie zbudowane na dużym boisku, co pozwala w okresie jesiennym na dłuższe treningi. Wymienione jest oświetlenie na boisku małym. Wykonany jest remont całego ogrodzenia wraz z, z budynkami bramnymi. A w tej chwili kończy się kluczowa inwestycja, a więc remont boisk, dwóch boisk dużego i małego z automatycznym systemem nawadniania. Jak dodał Adam Rutowicz, oba boiska będą miały naturalną nawierzchnię, która znacznie zostanie powiększona, co pozwoli na zwiększenie liczby osób trenujących. Co najważniejsze, zainstalowano już nowoczesny system nawadniania, który zastąpi uciążliwe ręczne podlewanie. Władze miasta przyznały dość znaczne środki na inwestycje, i wiedząc, jak przez te lata ten obiekt był zaniedbany, no, ucieszyliśmy się i wiedzieliśmy, że możemy wykonać dużo takich kluczowych rzeczy do właściwego funkcjonowania klubu piłkarskiego. Jednym z tych elementów był właśnie system nawadniania. No, nie wyobrażaliśmy sobie remontu, żeby coś takiego nie powstało. A dodatkowo, wykorzystując naszą studnię głębinową, zostały wkopane zbiorniki podziemne, gdzie tą wodę będziemy mieli po prostu za darmo do, do podlewania w okresie letnim. Unia Racibórz odżywa i już w przyszłym roku ulica Srebrna zamieni się w Centrum Piłki Nożnej. Taki zamysł przyświeca działaczom i nowemu prezesowi. Zamysł jest taki, że chcemy ten stadion otworzyć na mieszkańców, chcemy, aby to było takie raciborskie centrum piłki nożnej. Jest szansa, że w tym miejscu za płotem powstanie również kiedyś sztuczne boisko i wtedy naprawdę mielibyśmy tutaj kompleks prawdziwego zdarzenia, jakiego w okolicy nie ma i którym miasto Racibusz, podkreślę miasto Racibusz, bo jest to obiekt miejski. Niezależnie od tego, w jakiej formie klub Unia będzie funkcjonował, jest to obiekt miejski, którym miasto powinno się chwalić, który powinien być powodem do dumy. Modernizacja boiska dobiega końca. Z funduszy, które jeszcze pozostały, będą wykonane dodatkowe, drobne inwestycje. Adam Rutowicz już dziś zaprasza mieszkańców do pomocy. Jak powiedział, przydadzą się dodatkowe ręce do prac porządkowych. Na pewno będziemy zapraszać rodziców naszych zawodników do prac społecznych, bo mamy tutaj też w planie wykonanie takich, takich prac. A wszystkich na pewno zaprosimy wiosną. Już w przyszłym roku w planach jest pierwszy mecz Unii na własnym, wyremontowanym boisku. Trzymamy kciuki za powodzenie.